Witam wszystkich serdecznie, kłaniam się nisko, z tej strony Wojciec i kolejny odcinek z gry God of War Ragnarok. Pętamy się po kopalniach z Atreusem, próbujemy odnaleźć Tyra. Podobno żyje, dycha, jest uwięziony tu gdzieś przez Odyna w jakimś komnacie, chociaż w kopalniach to chyba niekoniecznie komnaty. Chwilowo zatrzymała mnie tu zagadka, trzeba w odpowiednie miejsca rzucić siekierą, poblokować wodę, ewentualnie przedostać się na drugą stronę, do windeczki i na górę. Także spróbujemy to zrobić. Wiem, że tych zagadek tego typu w tej grze jest dość sporo. Czytałem na ostatnią recenzję, że niektórzy zaczynają nieco kręcić nosem. Nie wiem, w zasadzie niewiele pograłem póki co. Jak widzicie, jestem dopiero niewiele za początkiem gry. Ale już kilka wyzwań logicznych przede mną stanęło. Czyli się udało, dałem radę. Teraz dźwigowi nie zabraknie zasilania. Już prawie. Czyli jakby teraz trzeba pomyśleć odrobinę, co zrobić, aby to się podniosło do góry i byśmy mogli się przedostać na drugą stronę. Wydaje mi się, że zatrzymanie wody coś takiego w korycie się woda zasila żurę. Spowoduje, że podniesie nam się, nawet nie wiem jak to określić. Żuraw, dobra, to był żuraw, przypomnę. I teraz ostatnim zadaniem, jaki przed nami stoi, to sprowadzenie windy na dół. To w tym celu zamrozimy sobie wodę tutaj. O, jest. Trafiony, zatopiony. Dobra. Gotowe. Pojedźmy tym dźwigiem na górę. Pier musi być blisko. Nie, tutaj musimy zostawić to, ten toporek, siekierkę. Sorry, weźmiemy ją dopiero w momencie, kiedy będziemy w windzie. Troszkę się pospieszyłem. Najczęściej zapominam o toporze i na szczęście ma taką tendencję, że sam do mnie wraca po jakimś czasie. O, teraz możemy go przytulić. Dobra, nowe ćwiczenie. Pomyślmy, jak się czuje Tyr, kiedy siedzi zamknięty. Gdyby mnie uwięził Odyn, to kiedy odzyskałbym wolność, oczywiście najpierw chciałbym ubić Odyna, ale pewnie ogólnie marzyłbym o walce. Z czymkolwiek, żeby sprawdzić, czy jeszcze umiem walczyć. Mam nadzieję, że jeżeli znajdziemy Tyra, tych swoich sprawdzianów nie będzie na nas testował. Że nie będzie chciał nas ubić. Tyrze? Wow, co tu się stało? Nie wiem, co tu się stało. W każdym razie tu chyba Tyra nie będzie. Rozwaliłem wiaterko. O Jezus, moje ulubione wrogi z God of War. Atak z prawej strony. Szczerze powiedziawszy, to wydaje mi się, że stawianie przeciwko Kratosowi kurwa jaszczurko żab troszkę urąga jego postaci. Nie wiem, komplety mi tu nie pasują. O, jeszcze kurwa dostałem w czapkę. Jeszcze mało tego. Jeszcze fajnie by było, jakbym zginął po prostu. Jaszczurki zabiły. Rozejrzyjmy się. Troszkę taki zabijać czasu. Niewiele mogą zrobić. No chyba, że będę stał i kompletnie nic nie robił. Czekajcie, to się wypadło. Srebrero. Czekajcie, tutaj chłop jakiś kurwa, nie wiem, zamurowało go. Utknął. To relikt? Z reliktem. Relikty zapewniają specjalną zdolność, którą aktywowałem może L1 i kółeczka, dobra. I teraz mamy samouczek. Jak mamy to zrobić? Czyli musimy zejść na dół tutaj. Troszkę nas traktujemy jak debili, szczerze powiedziawszy. Przyjmujemy. Czy ja mogę ulepszyć? No niestety nie mogę, posiadam za mało PD. Ok. Mamy relikt. Dobra, odpalimy od razu za joba. Aby jakby tę patyczkę, nie wiem, kto będzie. Najczęściej te zajoby mi się odpalają całkowicie przy. Zaszył się tam na górze! Ojej, jak ja nie lubię tych kurwa żaboli. Numer 3. Brutality, standardowo. Żabol rozcięty na pół. Gdzie on tu jest znowu? No jest, znowu. Zaczaił się gnój. Dobra, czekajcie.
To już chyba wszystko? Nie, jeszcze jedna żaba. Aj, zdążyła spierdolić. Na dół. No tu jakby niekoniecznie. Nie mogę, mogę? Mogę, dobra. Zdarzyło mi się kilka razy, że utknął w takim miejscu, że nie mogłem zrobić brutality. Dobra, wszystko zebrane. Miejscówka wyczyszczona. Może tą drogą dotrzemy do wyjścia. Słynne przyciski. W tych większych grach już to już chyba mocno standardowo występuje pospolicie przycisk między wąskimi tutaj jakimiś skalnymi przejściami. Znowu pusto. Oczywiście jest to chyba wykorzystywane ewidentnie do doczytywania się kolejnej lokacji. Nie kończ zdania. Znajdziemy go. Tam, na drugim końcu jaskini widać kolejne drzwi. Faktycznie, czyli teraz z tego co widzę, po tych wszystkich tu oprzyrządowaniach, staniemy przed kolejną zagadką. Trzeba będzie się odrobinę powyginać po raz kolejny. Czekajcie, bo ja tu była młota, nie przywiązałem. Młota, topora. Tu może napierdzielaj. Ja widzę, że tu jest kilka możliwości, czyli kilka dróg, którymi możemy podążać. Warto by było sobie pozwiedzać. Czekajcie, bo ja tutaj byłem. Także tak naprawdę zrobiłem kuźwa nawrotkę. Dobra. Jesteśmy wyżej niż byliśmy, kiedy spotkaliśmy Syndriego. Ta kopalnia to jakaś spirala. Czemu tak zrobiłem? No zajebiście. Kurwa, całe szczęście, że można teraz dzięki temu tutaj wrócić. I nie trzeba powtarzać drogi. Czekajcie, bo ty kuźwa tych roznóg różnorakich możliwości. Dobra, spróbujemy tędy. Aj, nie mogę. Dobra, wziąłem. Zdaje się, że coś tam słyszę. Znaczy, powiem wam szczerze, że ja tutaj byłem. Nie będę kurwa ściemniał. Przyszedłem tutaj jedynie po posążek. I to nie byle jaki. Ta kamienna podobizna górowała nad wejściem do Młyna Świata. Budował go Durin Szczodry. Ale coś z tego posążku przychodzi? Jakiś ten. Tutaj za tymi drzwiami jest taka szmata mścicielka. Nie będę tam wchodził. Ona jest opcjonalna. Nie trzeba jej robić. Oczywiście warto by było, bo fajne fanty spadają. Ale ostatnimi razy zajęło mi to 10 prób. Nieco się nawysilałem. Pokonałem, ale podejrzewam, że gdybym teraz wszedł, to tych prób mogłoby być zdecydowanie więcej, także ja sobie ją odpuszczę. Tylko chciałem pokazać, że jest taka opcja, że można spróbować z panią się zmierzyć. Wydaje mi się, chociaż nie wiem, czy nie przestrzelę teraz. Ona jest troszkę za tak zwane te słynne walkirie. Chyba. Bo jest mocno dopasiona. Ma tam otoczenie dwóch kolegów, których trzeba jak najszybciej wykończyć i później samą mścicielkę, która tutaj akurat w tej komnacie ma fioletowy pasek. Czekam na znak. Okej. Czyli kolejne kuźwa. To musi być tutaj. Zobaczmy. Tu trzeba będzie się odrobinę powyginać. Czekajcie, tu jest jakieś wejście. Wespnij się i poszukaj innej. Wespnij się. Okej. Okay. Atreus się wespnął. Chyba widzę tu korbę. Czekajcie, gdzie on w ogóle lezie? Aha, tam jest. Czas na kolejne ćwiczenie. Czemu ktoś taki jak ty, kto spędził całe życie na walce, miałby chcieć cokolwiek udowadnić? Kiedy dochód niesie za. Czekajcie, tu idą jakieś kawloty. Zniszczenie oznacza trupy kilku łajdaków. To jakie to ma znaczenie? Jesteś silny i robisz to, co trzeba. Wojna nie udowadnia niczyjej siły. Czy ja coś zrobiłem? Mam nadzieję, że kiedyś to zrozumie. Ten kamlot tu stanął. Czy o to chodziło, żeby miał tu stanąć? No, przecież, że nie wiem. Dobra, popróbujemy drogą prób i błędów. W zasadzie to chyba chodzi o to, żeby żuraw podniósł się do góry. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, spróbujemy jeszcze raz.
Wiecie co? Wygląda na to, że ta maszyna zrzuca rudę do rynny. No. A i tam się przeniósł. Chyba trafiłem. And what now? Teraz należałoby podnieść... Czekajcie, coś tu mi się zaczęło ruszać. A jakże i tutaj przestanie lecieć? Czemu żuraw mi się nie podnosi? A powinien. To mu się coś przyniosło. Podniosło. Nie za bardzo mogę tutaj zejść. Tu też nie. God damn it. Co ja mogę tu jeszcze zrobić tak naprawdę? No to niekoniecznie. Nic się nie dzieje. Się nie dzieje nic. Dobra, przyleciało to. Teraz co zrobić, żeby ten żuraw podnieść? Kurwa. Czekajcie, może tu żeby się woda wyczala. Kurde, balans. Dobra, proste. Teraz już powinno być w miarę. Weźmiemy teraz naszą, kurwa, naszego topora. Może da się wstąpić z tej platformy. Udało się. Spotkajmy się przy drzwiach. Dobra, zajebiście. Czyli zagadka pękła. Troszkę drogą próby błędów. Aj, niepotrzebnie, bo chciałem sprawdzić jeszcze te drzwiczki. Toż tutaj się kryje. Mam nadzieję, że nie kolejna mścicielka. Niech to! Słyszeliście to, bracia? Nie jesteśmy tu sami. Oczy i uszy otwarte. Czyli zaraz po gimnastyce logicznej będzie teraz gimnastyka palców, ale poczekajcie, ja muszę sobie sprawdzić, kuźwa, siłą rzeczy. Nie wiem, czy to będzie przejście alternatywne, dojdziemy do tego samego punktu, czy to w ogóle będzie kompletnie inna miejscówka. Musimy jeszcze wrócić i sprawdzić ostatnie drzwi. Kurwa, teraz mi mówisz, to czekaj, to gdzie my mamy w zasadzie iść? A, czyli generalnie cała moja wędrówka. O, o! Niech ta ziemia się uspokoi! Czyli mogę tutaj podnieść. To nie wiem teraz, kurwa, czy pamiętam zawrócić. Znajomy widok! Wróciliśmy do spiralnej części. Czyli znowu zrobiłem rundę dookoła. God damn it. Machnąłem rondo, ale dobra, sprawdziłem sobie przy okazji, czy niczego ważnego nie zostawiłem. Dobra, czyli wracamy po raz drugi, mam nadzieję ostatni. Czekajcie, będziemy tutaj pakować w zdrowie, czyli no zaraz będziemy mieli tutaj chyba mordobite. Atreusie, czy moje słowa cię irytują? Nie, rozumiem cię. Bracia, czekajcie, czy przed nami widać światło? Hej, może to tu? Duża arena. To zwiastuje tylko jedno. Coś musi tam być zamknięte. Atreus, to. Nie zamyka się tak schowka na poście. No mam nadzieję, że to jest tyr. Okej. Czekajcie, obejrzę sobie tu jeszcze dokładnie. Dobra, idziemy. Wygląda obiecująco, powiem wam szczerze. Was? Zna jakieś wieśniaki do ubicia. No tak właśnie myślałem. Dobra. Ein Harrierzy mogą zakładać na pasek zdrowia efekt bisfrostu. Efekt ten znika z czasem, ale dodatkowo do... eksplozja. Aha. No dobra, zajebiście. Bifrost! Ostrożnie, bracie! O kurwa! Ja pierdolę! Mają czerwone ataki. Ale fruwają w powietrzu, także to jest najważniejsze. Dobra,
Zobaczymy. O, to było tak zwane podwójne KO. Wszystko już? Kurwa! Ej! Za dużo i kurwa! Spadają nie wiadomo skąd, jak śliwki z drzewa. Goddammit! Myślałem, że tu będzie tylko dwóch. Naiwnie oczywiście. No dobra. Zdychać! Za tobą! Uważaj! Oj, dostałem pachę. Fuck, tym kurwa bistrostem. Spójrz w prawo! Fuck, za długo was panowie, za dużo. O, fuck, odpalają się chłopaki. Aj! Wypadałoby chyba wykończyć chociaż jednego, żeby sobie troszkę ułatwić sytuację. Za tobą! A, fuck. Ale jak Bifrosta odpali, to już koniec. Dobra, walam, kurwa, to był. To mam szczerze, troszkę mi... Szkoda czasu na takich, kurwa, wieśniaków. Wszystko? Wszystko. Próbowali nas powstrzymać. To musi być tu. To otwieramy. Dobra. I poczęli nam się zabić za pierwszym razem, no ale trudno. Dajesz, kurwa, Kratos. Konkretne drzwiory. No chyba nie może być inaczej. Tu musi być tyr. Ja. Zresztą widziałem tą scenkę gdzieś wcześniej w zapowiedziach gry. Wyrośnięty chłopak. Chcesz? Ody nie. Co to za nowa sztuczka? Ale to nie Odyn nas przysłał. Wygląda, powiem wam szczerze, nie za ciekawie. Nie robi wrażenia, bym powiedział. Te ostrza. Znam cię. Bogobójco. Przyszedłeś po mnie? Chcę cię uwolnić. Nie, nie podchodź. Bracie, wow. Ja spróbuję. On chyba stan psychicznie nie najlepszy. Tyże, tyże. Spójrz. Znasz mnie, prawda? Nie. Zabiłeś Mimira. Nie, 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 nie. Ale go wskrzesiliśmy. Nie, 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 głowę. Się, potwory. Stój. Goddammit. Ucieka nam. Stój. Ale jest power, jest siła. Dobra, dziękuję trochę. O nie, kurwa, druga runda, chłopak. Ale jak, co tu się dzieje? Samo się... Samo to gra się? Nie, no kurwa. Teraz przejmiemy kontrolę. Kurwa, nie będzie tego, młodego. Żeby nie dostał, to pierdziel. Kurwa, tu mnie...
Nie widzę, kurwa, co się dzieje dookoła. Ja wiem, że za mną, kurwa. Kurwa, schodzi im długo ten pasek. Co on zrobił za unik? Oj, dostałem Bifrosta. Nie było gdzie się odkulać. Gin! Pedale, kurwa. Dobra, w końcu. Wszyscy? Wszyscy. Czasami lepiej skorzystać z tarczy, ale ja, kuźwa, jakoś mimowolnie, nie wiem. Robię uniki i czasami wpadam na ścianę i mnie to blokuje. Ale muzyka sugeruje, że to nie wszystko! Kurwa, się machnął. Do piochu, wypierdzielać pedały. Na tobą uważaj! O, fuck! Dawaj go, dawaj go! Kończymy gnoja! A Jezus, w końcu zdechnął! Nie wiem, ten topór jest jakiś kurwa trefny. Uuu, fuck, gruby! Nieźle nie teraz wytrzęsie, prawda? No raczej. Wo fuck! Kurwa mać! Ja pierdolę! Kurwa mać! Ja pierdzielę, nie, masakra. Kurwa. Za mało miejsca. No dobra, trudno. Kolejny dedzik. Nieźle mnie teraz wytrzęsie, prawda? Inherius po lewej! A następni już schodzą! Kurwa, cały czas uniki. Ja pierdolę! Dobra, pizdu, do widzenia. Oh fuck. Czekajcie. Kurwa, co jest? Ja pierdolę, nie wierzę w to. Czekajcie, może powinienem walczyć tymi ostrzami chwały. Zrobię tu większy rozpierdol. Nieźle mnie teraz wytrzęsie, prawda? Pierdolę. Twojej prawej! Żywo! Fuck! Ja pierdolę, go mnie złapał. Kurwa, już mam w dupie finezję. Kurwa, zgin! Zamknij mordę. Szkoda, że może tego Mimira wyciszyć, bo... Ja pierdzielę, masakra. Znajdźmy młodego. Nie wiem, czy to koniec, mam nadzieję, kurwa, bo po prostu przez te wąskie korytarzyki i małe arenki... Co tu jest?
Chyba coś jest, ale niekoniecznie teraz można to odblokować, ewentualnie dostać się do tego? Nie wiem, dobra. Świeci się. Lśni. Dobra, dogoniliśmy Tyra. Zostawcie mnie w spokoju. Tyrze, przysięgam, że cię nie skrzywdzimy. Chcemy cię zabrać. Nie zbliżajcie się. Gdzieś, gdzie nie dopadniecie Odyn. Litości. To mój ojciec. My pomagamy. Nie powinno mnie tu być, proszę. Tylko go rozgniewam. Ojcze! Czy ty jesteś żołnierzem? Jesteś przywódcą? Trzeba porady psychologiczne, Kratosa. Mój syn nas tu przyprowadził. Po ciebie. Widzisz go? Ty? Po co? Nie znasz mnie. Znam twoją historię. Pomogłeś gigantom. Chcemy się odwdzięczyć. My? My stąd wychodzimy. Idziesz z nami czy nie? No dobra, bo już się bałem, że doprowadzenie go do stabilności psychicznej dużo nam zajmie niż samo znalezienie go. O, chłopak naprawdę rośnięty. Masz. Widziałem twój posąg. Z włócznią. Pewnie przyda ci się... Laska? Nie. Doceniam troskę, ale... Nie trzeba. Ale... Dobrze. Słuchaj. Uciekałem, bo często... Nie wiem, co jest prawdziwe. Czasem widzę, jakby... Nie ma się czego wstydzić. Żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Wy też go słyszycie? To jest Mimir. Łeb Mimira raczej. Chodźmy już stąd. Jakaś część Mimira, która jeszcze funkcjonuje. Dobra, wyjdźmy z tych kopalni. Zdecydowanie bardziej wolę otwarte przestrzenie. Dużo lepiej się walczy. Czuję te ściany, od których się Kratos odbija. Wieje stąd. Może niedaleko jest wyjście. Jakimi imionami mam się do was zwracać? Jestem Atreus. Mimira już znasz. A to mój ojciec, Kratos. Czemu syn Spartanina przemawia w imieniu Jotunów? Urodziła mnie ostatnia gigantka w Midgardzie. Laufey? Laufey. Pamiętam to imię. Ona też pomagała. Ta lokacja jest zamknięta. Ale odeszła do światła Alfheimu. No dobra, idziemy za chłopakami. O, o. Wszystko dobrze? To już chyba trzeci raz. Wydają się znacznie silniejsze, kiedy się nie siedzi. Czekajcie, bo nie przywołałem sobie swojej siekiery. Chociaż tyle. Dobra, mam nadzieję, że na powierzchnię. Mam nadzieję, że nic się nie urwie. Sprowadzacie na siebie gniew Odyna. No, zbliża się Ragnarok. Mam nadzieję, że wiesz. Może będziesz chciał pomóc. Uwolniliście mnie. Ta długa gadka się nam tutaj trochę szykuje. Nie! Tyrze, dobrze cię znowu zobaczyć. Czekajcie, odwróćmy się. Co się z tobą stało? Poszedłem w twoje ślady. Zdrada, uwięzienie na wieki, ochytne tortury z rąk Wszechojca. Nie zasłużyłeś na taką karę. A ty? W porównaniu z tobą i tak miałem całkiem dobry widok. Znaleźliśmy go wrośniętego w drzewo na szczycie góry. Żeby go uwolnić, musieliśmy... No, sam widzisz. Czysta przyjemność dla obu stron. Urwać mu łeb. Dobra, pogadamy. Wszystko gra? Słońce w końcu. Światło. No, dokładnie. Też za tym tęskniłem. Przed nami są skały. W cieniu odpoczną ci oczy. Piaski Squirt. Zaktualizowano mapę. Chodzi Ragnarok. To znaczy, że Baldur nie żyje. Odyn wysłał go, żeby odszukał w Midgardzie giganta, ale zamiast niego Baldur znalazł Kratosa. A ja obiecałem tej dwójce, że poprowadzę ich na najwyższy szczyt światów, jeśli utną mi głowę i przekonają Freję, żeby... Mimirze,
przejdź do Baldura. Właśnie miałem do tego przejść. Nie chodziło tylko o zabijanie. O, wróciliśmy na mokradła. Czyli zaraz będzie kolejna porcja jaszczurkopodobnych gównian. A nie! Stary znajomy. Dobra, wywalamy poza mapę. A, żaby. To pizda, kurwa, podstępna. Aj, fuck. Gin! Aj! Dobra, nie mogę odpuścić, bo znowu gdzieś kurwa odskoczy. Powiem wam, że to jest też kurwiający przeciwnik. Dobra, numer 3. Stosuję fortele. Dobra, poszło. Wykorzystałem kamień. Bardziej myślałem, że będą lizardy. Kamień. Ale nie w tą strunę. A jest! Lizard. Znaczy już go nie ma. Zdąży napluć mi na ryja. Nie, muszę tutaj ewidentnie upgrade'ować. Zanim zlezie się ich tu więcej, powinieneś był wziąć włócznie. Topór, bo bardzo długo kuźwa tu się męczę z tymi gnojami. To chyba, że tak jest, taki urok tej gry. Jeśli Odyn rozpęta Ragnarok, naprawdę nie będziesz walczył? Nie będę, choćbym chciał. Zajebiście, nie wiem po co go kurwa uwolniliśmy. Winta dwumetrowego. Znaczy nie wiem, podejrzewam, grubo ponad 2 metry. No i co tak stoi ta ciemnioki? Zanim odpłyniemy, mówcie. Czego ode mnie chcecie? Nie wiem, czy powiedzenie mu prawdy jest dobrym pomysłem. Mówicie o Ragnaroku. Chcieliście znaleźć Boga Wojny? Tego Tyra już nie ma. No właśnie zauważyłem, jakiś kurwa hippis tu nam tutaj wyrósł. Ja... Wybaczcie. Jestem wdzięczny za ratunek. Ale jeśli chcecie, żebym poszedł na wojnę, albo do niej doprowadził, to mnie zabijcie. Dobra, Kratos. Już nie walczę. To przeszłość. Nikt cię nie zabije, bracie. Wolę zginąć, niż doczekać Ragnaroku. Nie chcemy wojny. Chcemy odpowiedzi. Nie wiem, jak wam pomóc. To nieważne. Giganci ci ufali. Takiego Tyra potrzebujemy. Chodź z nami. Dobrze. Okej, okay. Chłop przekonany. Proszę tylko o spokojną noc. Znaczy, na początku myślałem, że chciałbym nim sobie pokierować i powalczyć. Ale skoro on jest tak pokojowo do wszystkiego nastawiony, nie chce walczyć, także chyba raczej nic z tego. Nie będzie okazji. Bracie, może chciałbyś dokończyć historię? Zaatakowali nas synowie Thora. Zabiliśmy ich. Baldur próbował zabić Freję. Zabiłem go. Nie wspomniałeś o tym, że uwolniliśmy Walkirię, i naprawdę? Że nie ma już gigantów, ani będę o tym, naciskał teraz L2, R2. Nie ma już gigantów? Gdy dotarliśmy do Jotunheimu, wszyscy byli martwi. Martwi? Myślicie, że Odyn? Nie wiemy. To idealny moment, żeby się stąd zabrać. Coś dużego? Co tu jest? Się dzieje? Posiłki z Asgardu. Ezherierzy będą badać sprawę mojego zniknięcia. Można szybciej? Można szybciej. Bo już się bałem, że na drugi brzeg będę musiał się takim żółwim templem przedostawać. Pomiędzy światami po niebie?
Odyn ma w rękawie asy, o jakich nam się nie śniło. No, zaraz będziemy z tym asem walczyć. Krasnoludy są bezpieczne? Nie mamy czasu się nad tym zastanawiać. Dobra. Idziemy. Dobra, czekajcie, ja sobie tutaj... Można się spieszyć, ale spieszmy się powoli. Rozglądajmy się. O kurwa. Czy jest sens z tobą walczyć, pedale? Chyba będę musiał. Dobra, wykończmy. Zanim dołączą jakieś posiłki do niego. Co to było? Lecimy do portalu. Tylko jeden był? Licho. A, ta nauka, która była. Ale nie, nic nie musiałem sam robić. Całe szczęście. Chyba zapomniałem. Yggdrasil. Minęło tyle czasu. Zapomniałem, jak jest piękny. Nie przesadzaj, kurwa. Drzewo. Słyszałeś może kiedyś, żeby giganci wspominali o Lokim? Niestety, to imię nic mi nie mówi. Giganci są... byli wyjątkowo skryci. Rozumiem. Dobra, może nie wiem, czy stężyłem biegu. Swoje kwestie i tak muszą tutaj wypowiedzieć, dopiero wówczas pojawi się portal. Naprawdę? Pojawi się ten portal w końcu? Czy ja to mam zrobić? O co tu chodzi? Jest, kurwa, nie wierzę. Taki kawał musiałem biec. No dobra. Do kondycji plus 10. Dom w drzewie. Panie Tyrze, naprawdę żyjesz? Pantyr. Żyje? Na pewno? Pantyra. I jest zmęczony. Obiecałem mu posiłek i... Pantyra to jest dziewczyna, a Pantyr to jest chłopiec. Zapraszam do środka. Pantyr. Zaraz przyjdziemy. A niech mnie. Też idziemy? Nie. Zostajemy na pogawędkę? Wchodzimy. Dobra. Upgrade'ujemy sobie Lewiatana. O dalszym planie? To złożona sprawa. Porozmawiamy rano. Okej. No dobra. Niech będzie rano. Gadka nad ranem. Teraz nie ma gadania. Czekajcie, zobaczmy co tu wygrzebiemy. Znacznie lepiej. Dziękuję. Jakieś darmowe gifty. Wyśpij się, Tyrze. Strzępy bez bestii. Dobranoc. Dobrze. Lewiatan. Tyrze, słyszałem, że coś ci obiecano. Zobaczmy, gdzie możemy cię położyć. Brak zasobów. Ulepszyć drewniany trzonek. No ulepszmy chociaż drewniany trzonek. No niewiele. Tak poza tym... Ostrza chaosu. Nie ma nic. Sprzedaj. Dobra, sprzedajmy wszystko. Dobra, gadka mi się, nie chcę prowadzić z nimi dialogów. Może coś zjesz? No, coś bym przegryzł. Masz może suchar? Który się rozciągnął. Suchar? Albo jakiekolwiek czerstwe pieczywo. To jest chyba nasz pokój gościnny. To jest chyba jakieś piwo dla Kratosa, żeby sobie beczkę opróżnił. A nie, to jest fotel dla Mimira. O czym myślisz, bracie? O, przesuwane drzwi. Jak w Gwiezdnych Wojnach. Myślę o tym, że chciałbym, żeby było jak dawniej. Ciekawe, czy Mimir śpi. No, mógłbym się wspinać na drzewa. Czasu niestety nie cofniesz. A nie da się kogoś pospawać tego Mimira? Dokleić mu jakieś ręce, tłów, nogi? Chciałbym, by Atreus nie był tak porywczy. Młodość, Kratos, młodość. Kurwa, widziałeś pierwsze swoje trzy części? Co żeś tam odstawiał za kabaret? Trzymanie go na smyczy niczego nie zmieni. Najlepiej uczymy się na własnych błędach. Takich jak choćby uwolnienie Tyra. Nie widziałem jeszcze faceta w takiej rozsypce. No, chłop faktycznie w proszku. Daj mu trochę czasu. Za dużo wymagasz. Tak, oj. Możliwe.
Szkoda, że Freja życzy ci śmierci. Byłaby potężną sojuszniczką. Nigdy nią nie będzie. Wiem. Tak tylko mówię. Młody podsłuchuje. Nie możesz się tak zakradać. Muszę wpaść do Midgardu. Co? Bez mnie? Mieliśmy współpracować. Wiem, ale to nie będzie miła wizyta. Odwiedzam starą znajomą. On chyba idzie do Frey. Albo możesz też na przykład do niej nie iść, ponieważ ona chciałaby cię zamordować. Nie zrobi tego. Słuchaj, to naprawdę piękne, że wierzysz w dobre intencje innych i chcesz, żeby tak pozostało, więc na początek może byłbyś tak miły i nie dał się zabić. Potrzebujemy jej. Trzeba spróbować. Pewny jesteś? Moment, to już jest moment, kiedy przejmuję kontrolę nad postacią. Atreus przyjął dziwną jakąś pozę. Mam inne rozwiązanie, znacznie mniej ryzykowne, które też może ci dać odpowiedzi. O czym ty mówisz? Gdzie idę? O znajomym, którego dawno nie widziałeś. Bardzo wielkim znajomym. Jormungand? Znalazłeś go? Może ci pokażę. Tu jest durna ta scena, powiem szczerze. Do bogini, która chce cię zabić, więc po spotkaniu z wężem zdecydujesz, co dalej. Jakby nie widzę sensu, po co on się skrada. Wiesz, gdzie jest Freja? Nie, nie. To znaczy tak, ale słuchaj. Znaczy, jaki sens jest skradać i drzeć mordę na pół podwórka? Nie zabiorę cię do Frei. Brzmi dobrze? Dobra, w końcu. Starzy znajomi, droga, rozpoczęto. Czyli, wydaje mi się, że teraz rozpoczniemy etap w grze, w którym będziemy sterować Atreusem. Z tego, ze słuchu, co zdążyłem się dowiedzieć, nie jest to chyba najszczęśliwszy etap gry. A teraz jako samodzielny bohater, no nie wiem. Wybiegłem z domu bez swojego. Tak. Mamy tylko łuk w zasadzie, tak? Czy... Co? Nie, chciałem zaczerpnąć powietrza. To wszystko. Cóż, mam nadzieję, że lubisz zimno. Wstąpimy najpierw do twojej chaty? Chcesz zabrać futrza z tego przyjaciela? Nie, czekajcie, tylko łuk. Nie powiedziałem ci. Fenrir zdechł. O, przykro mi to słyszeć. No właśnie, Fenrir był fajny. Jak tam wilka, był zawsze bardzo czysty. Dzięki. Znaczy w zasadzie w tej części gry to tylko leżał i zaraz umarł, także ciężko. O, przebiegłem. Bym przebiegł. Wiesz, poczułem coś okropnego w okolicy wieży Helheim. Kurwa, te zmiany temperatury. Jak tam dotrzeć? Bardzo słabo Atreus wpływają na zatoki. Ale wybrzeże to dlatego myślisz, że Jormungand jest w pobliżu? Wiem, o, czym kurde. Jasne. To jest właścicielem tego kapelusza. Dużo się wydarzyło. Potrzebuję odpowiedzi. Ja pierdzielę, oni kurwa, czy zimno, czy ciepło. Cały czas tych samych... W tym samym odzieniu. A czapka gdzie i szalik? Dobra. Ja pierdzielę, tylko łuk słabo. Powiem wam szczerze, bliższy kontakt z kimkolwiek. I będzie mega lipa. Latarka odpalona. Dobrze się odpala samoistnie. Skrzynia. O kurde, synek. Cicho bądź. Dobra, dał radę. Ciekawe, czy za każdym razem tą animację będziemy powtarzać. Mam nadzieję, że nie. Co się działo? Się otworzyło tu. Ojciec twierdzi, że rzuciłem czar, gdy zdechł Fenrir. Ale nie mam pojęcia, o czym mówi. Nieświadome rzucanie zaklęć? Dość niepokojące. Moment, uno momento, senior. A, to się ogniem robiło, a nie... A, dźwig nie działa. Dobra. Później na... Nieświadome rzucanie zaklęć to nie wszystko. Zmieniłem się w niedźwiedzia. Niedźwiedzia? A, faktycznie, była taka akcja. I że się śligiłeś? No, ale straciłem kontrolę. Nikt nie zna się na magii tak jak Freja. Przykro. Może mi pomóc. Smuteczek. Nie da rady. Dobra, zrobimy po twojemu. Trzeba zapamiętać, że tu jest to miejsce. Jest mi dużo lepiej. Jest jadowity? Aha, ten deseń. Czekajcie. Dobra, nie będę teraz wracał, zamulał. Strzel w beczkę. Widzę na niej dźwięk o kamień. Jarka! Możesz być dumny. Jestem dumny.
Póki co mamy taki trening bieganko po okolicach. Chyba coś utknęliśmy. Skąd tu się wzięło ramię Tyra? Znajdź nam drogę. Ramię Tyra to jest? Robi się. Krasnoludzkie. Nie dam rady tego podnieść. No chyba, że z pomocą. Zingrid. To może być brudne. Zingrid. Czekajcie, co to było? Dupa. Dobra, słuchajcie, 45 minut pykło. Przyjąłem kontrolę nad Atreusem. A już widzę, kuźwa. Nie te. Może nie ma 5 rodzajów. Teraz cała reszta. Minęło 45 minut. Wydaje mi się, że jak na jeden odcinek to już wystarczy. Także z mojej strony dzisiaj to wszystko. Serdecznie was pozdrawiam. Trzymajcie się. Nara. Cześć.